Folwark Poniatów miał duże znaczenie w historii naszego regionu, o czym świadczą wydarzenia, które rozegrały się tutaj podczas wojny obronnej w 1939 roku, a także późniejsza działalność konspiracyjna. Niestety, zanika pamięć o nieistniejącym już starym dworku, który był świadkiem wielu tragicznych wydarzeń. Historia majątku Poniatów sięga początków XIX wieku. Był on rodową posiadłością księcia Józefa Poniatowskiego. W 1921 roku z nieco podupadłym dworkiem swój los związała rodzina hrabiego Zdzisława Grocholskiego. Dwupiętrowa, kryta gontem rezydencja położona była pośród urokliwego parku, przez który przepływał kanał Brudnowski. O arystokratycznym pochodzeniu nowych właścicieli informował herb Syrokomla, umieszczony na frontonie budynku. Grube, bielone wapnem mury sprawiały, że dworek robił wrażenie na każdym z gości. W czasie kampanii wrześniowej hrabia Grocholski udostępnił Wojsku Polskiemu część swojej posiadłości, na której funkcjonowało lotnisko polowe. Startowały z niego samoloty brygady pościgowej, której zadaniem była obrona nieba nad Warszawą. Po zajęciu ziem polskich przez hitlerowców dla lokalnej ludności rozpoczął się czas prześladowań i terroru. Wiosną 1940 roku majątek został skonfiskowany przez Niemców i podlegał niemieckiemu administratorowi, który zajmował większą część budynku. Po agresji ZSRR 17 września walka zbrojna była nadal prowadzona w postaci walki partyzanckiej. W 1942 roku wiele organizacji konspiracyjnych przekształcono w Armię Krajową. Teren Polski został podzielony na okręgi, obwody i rejony. Z Legionowa i okolicznych miejscowości utworzono pierwszy rejon o kryptonimie Marianowo-Brzozów. Poniatów znalazł się w obszarze działań 3 Batalionu. Tutaj, gdzie dzisiaj znajdują się tylko ruiny, pod nosem okupanta mieściło się dowództwo 8 Kompanii, której dowódcą był Władysław Danielewicz, pseudonim Oko. Zdzisław i Maria Grocholscy mieli 10 dzieci. Ich synowie Tadeusz i Jeremi wstąpili do 8 Kompanii jako szeregowi w 1942 roku. Starszy syn Adam walczył w Powstaniu Warszawskim, a następnie przyłączył się do miejscowej kompanii. Majątek w Poniatowie spełniał ważną rolę jako miejsce dowodzenia okolicznych oddziałów Wojskowej Służby Kobiet i AK. Co więcej, po likwidacji getta w Legionowie w dworku ukrywano 2 dorosłe kobiety i 2 dziewczynki żydowskie. Kompania z Poniatowa zajmowała się szkoleniem żołnierzy, na przykład uczono obsługi broni, rozprowadzaniem ulotek propagandowych i służbą łączności. Poza organizowaniem małego sabotażu przeprowadzano akcje zbrojne. Wkrótce tragiczne wydarzenia znowu zawitały do dworku państwa Grocholskich. 16 sierpnia 1944 roku dość spokojne życie zaburzyła nagła rewizja Gestapo. Celem Niemców było aresztowanie Władysława Danielewicza, Adama Grocholskiego i kilku pracowników folwarku. Niemcy wypytywali także o Jeremiego i Tadeusza Grocholskich. Obaj nie przebywali w tym czasie w domu. Niemcy zagrozili, że jeśli bracia nie zgłoszą się do Gestapo, aresztowani pracownicy folwarku poniosą odpowiedzialność. Obaj bracia wkrótce wrócili do oddziału. Zostali w porę ostrzeżeni i ukrywali się niedaleko w dworku. Jednak Tadeusz Grocholski postanowił oddać się w ręce Niemców, aby uratować aresztowanych pracowników folwarku. Natomiast 19 sierpnia 1944 roku Niemcy urządzili obławę, w wyniku której schwytano kilku partyzantów i dowódcę ostatniego walczącego oddziału na terenie 3 Batalionu, Konstantego Radziwiła, pseudonim Korab. Schwytanych żołnierzy Koraba rozstrzelano wraz z Władysławem Danielewiczem i 2 braćmi Grocholskimi w lesie koło Nieporętu. Łącznie zabito tam 8 osób.
1945 roku ciała żołnierzy ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Nieporęcie. Po upadku powstania, w wyniku nalotów radzieckich, dwór w Poniatowie został doszczętnie zniszczony, a rodzina Grocholskich musiała się ewakuować. Na tym kończy się historia dworku w Poniatowie. Jako mieszkańcy naszej małej ojczyzny nie powinniśmy zapomnieć o tym miejscu i o ludziach z nim związanych, którzy walczyli na śmierć i życie o wolność naszej ojczyzny. Na szczęście dziś ten świadek walk z czasów II wojny światowej został upamiętniony poprzez umieszczenie go na szlaku Polski Walczącej.